Jest lotnik z tipesem. Musiał jakiś czas temu przylecieć. Przylecieć, no zostać po prostu. Tutaj gołąbki po prostu sobie dziobały bułkę. Ja tą bułkę im przyniosłam. I tutaj im nakruszyłam. Takie głodne. No idą spać takie głodne. Oj, głód to jest coś okropnego. Na schodach trochę narobione od nich. Szkoda takiego gołąbeczka. Ale tak. Tu jest... No jest jeszcze tamten lotnik śliczny. Z czarnym oczkiem. Zaraz, może mi się to uda. Tak, to jest ten. Ale jest jeszcze... Jeszcze tutaj to chyba była samiczka, bo ona taka mniejsza. Nie widać jej jeszcze. Gdzieś jeszcze sobie biega. Ona ma tyle wyświetleń. I o ironio, jest dosłownie 15 km od domu. Nikt o nią nie pyta. Nikt się nią nie interesuje. No ja podaję, teraz już się nauczyłam podawać do oddziału po prostu taką informację, że jest gołąbek. O, to jest ten lotnik, że jest gołąbek. No ale co to? Widocznie, nie wiem, czy informacja... Nie, no informacja to pewnie dotarła, tylko to właśnie tak różnie z tymi obrączkami. Nie wiem, czy sobie pożyczają. Hodowcy też obrączkę, tak jak gusi, to tam dojść w końcu ktoś z właścicielem. Ale tutaj to szkoda, gołąbeczek ma wszystko, co potrzeba. Obrączkę tipesa, numer pewnie ma. No tutaj ten z tym czarniutkim oczkiem. Chodź, kochany, co tak się trzyma z daleka? Nie będę cię łapać. Idę po ziarka może, ale nie wiem, czy z fruną, bo to już jest późno. Jest ta ślicznotka, która ma 20 tysięcy wyświetleń. Tam w filmie podawałam numer, jak złapałam gołąbki i patrzyłam na obrączki. I jeden i drugi gołąbek miał podane numery obrączek. Były podawane numery obrączek i zgłoszenie było też do oddziału. A ten, który teraz jest tym tipesem, no to taki ostrożny też gołąbeczek bardzo. Ale ma tipesa, no to był na locie. Może dla niego by była większa szansa, żeby do domu wracał. Ale nie chce zejść. Idę po ziarka, ale nie wiem, czy zejdzie. Chciałam jeszcze pokazać, że ta ślicznotka, to ona zawsze sobie gdzieś tam wybierze miejsce, tak prawie sama. O. I no nie jest tak tu na takim... No to nie jest gzyms taki parapet, tylko zawsze sobie sama siedzi i ten drugi gołąbek pocztowy też. A ten teraz co nowy jest z tym tipesem, no nie zszedł na ziarka niestety. Nie mogę nic tam za bardzo podejrzeć, tu kłótnie, jak to zwykle bywa. To by był trzeci gołąbek pocztowy w tym jednym stadzie z tipesem. Się tam kłócą o miejsce. No może tu zajrzę, ale dzisiaj to na pewno mi się tu nic nie uda podejrzeć bliżej. No nie chcę zejść, szkoda. Pozostaje mi tylko takie tradycyjne, może ktoś rozpoznaje swojego gołąbka. Tutaj się gołąbeczki spierają o miejsce, ale on tu śpiewa też do gołąbków. Taki przyjazny gołąbeczek. O, no widać, że jest najedzony. Raczej. No bo nie ma zamiaru tutaj sfruwać. Nie, tu zbliżenia takiego wielkiego nie zrobię. Także to mi się nie uda go zobaczyć tej obrączki. Ach, niech sobie siedzi. Tu zawsze jest jakieś jedzonko.